Szanowny gospodarzu gminy, zgodzisz się pewnie z tym, że gospodarka odpadami to problem ogólnopolski, który budzi wiele emocji wśród mieszkańców, zarówno jeśli chodzi o rosnące ceny wywozu odpadów, jak i jakość obsługi mieszkańców pod tym względem. Odpowiedzią na ten samorządowy problem może stać się aplikacja Odpado i ogólnopolski projekt Czysto w gminie, do którego dołączenia Cię serdecznie zachęcam. Bezpośrednią inspiracją do rozwoju aplikacji Odpado i budowy ogólnopolskiego projektu Czysto w gminie były notorycznie wysyłane zdjęcia przepełnionych koszy, dzikich wysypisk i sterty odpadów dziko leżących. Jeżeli chcesz zminimalizować ten problem na terenie swojej gminy, pozwól, że zaprezentuję Ci, jak działa aplikacja Odpado i cały system. Aplikacja działa bardzo prosto. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest przepełniony kosz. Wchodzimy na stronę odpado.pl albo uruchamiamy aplikację. Należy pamiętać, aby mieć włączony GPS albo dostęp do internetu. Komunikat jesteś tutaj oznacza, że aplikacja odszukała naszą lokalizację. Aby dodać taki przepełniony kosz lub dzikie wysypisko, klikamy plusik tutaj na dole na niebieskim tle. Wybieramy kategorię. Ja wybieram przepełniony kosz. Rodzaj śmieci, powiedzmy wszystkie. Możemy napisać notatkę. Możemy również zrobić zdjęcie. Możemy również przekazać jakąś symboliczną darowiznę na rzecz tego, kto to posprząta. Odpado w końcu jest aplikacją społeczną. Klikamy zapisz i gotowe. Miejsce, w którym znajduje się przepełniony kosz, zostało zgłoszone w aplikacji odpado.pl. Kiedy zauważysz na koszu symboliczną naklejkę z kodem QR, znaczy to, że Twoja gmina lub powiat przystąpiła do projektu Czysto w gminie. Wtedy w przypadku przepełnionego kosza lub dzikiego wysypiska wystarczy zeskanować kod QR, a informacja o tym miejscu zostanie zgłoszona do osób odpowiedzialnych za porządki w Twojej gminie czy powiecie. Czas decyzji. Jeżeli chcesz, aby Twoja gmina dołączyła do projektu Czysto w gminie, zachęcam do kontaktu i współpracy. Więcej informacji znajdziesz na stronie czystowgminie.pl. Mam nadzieję, do zobaczenia. Michał Szafrański z odpado.pl.